Nie wiem, poradźcie mi, mam czekać na swoją żonę? Czy mam jej powtórzyć w domu? Próbowałem właśnie dzisiaj zastosować pewien pomysł tam w naszej kawiarence, gdzie sporo osób jeszcze było. Wziąłem szklankę i zacząłem w nią tak uderzać, no taki gong. Także już dużo większa skuteczność. Rozpocznę od pewnej historii, która przyszła mi na myśl, gdy rozmyślałem o fragmencie Ewangelii Jana, który dzisiaj poznamy. I sami ocencie, czy historia, którą za chwilę przedstawię, nie nadawałaby się na osnowę scenariusza. Może ją razem dopracujemy, może wyjdzie z tego jakiś serial, trochę odcinków. W każdym razie tanio tego nie sprzedamy. Jesteście gotowi na historię? Pewien człowiek stworzył wielką i wspaniałą firmę. O jej wspaniałości świadczył fakt, że w światowych rankingach była gdzieś tam w czołówce. Ale gdy tak się stało, zaczął rozmyślać, jak w przyszłości będzie mógł przekazać to swoje dzieło w dobre ręce, bo już król Salomon strasznie się tym trapił. W księdze Koheleta to opisał, kto to wszystko weźmie i co z tym zrobi. Nawet Salomon miał z tym wielki kłopot ze znalezieniem następców dla swoich życiowych dzieł. Więc i nasz bohater uczynił to najważniejszą sprawą swojego życia. Kto będzie następcą, komu przekaże depozyt. Wyselekcjonował grupę kandydatów. Byli to najzdolniejsi ludzie wybrani spośród tysięcy. Wyselekcjonował i się im przyglądał, co też w nich siedzi. Gdy z nimi przebywał, byli bardzo mili dla niego, często podkreślali, jak go kochają, jak bardzo im zależy na kontynuacji dzieła. Robili takie wrażenie i pewnie tak o sobie myśleli. Jednak nasz bohater znał życie, dlatego posłużył się pewnym fortelem. Kandydaci nie wiedzieli, że w ich grupie znalazł się on sam, przebrany za jednego z nich, tak potrafił się zakamuflować. Kandydaci byli genialni, najlepsi na świecie. Ale jak z nimi przebywał inkognito, nie mógł opędzić się od wrażenia, że ten ich geniusz szedł w parze z ukrytym dążeniem, by zrobić coś innego, nie według wartości, dla których stworzył dzieło. I miał wrażenie, że niezbyt by się martwili, gdyby coś mu się stało, bo wtedy można by coś zrobić innego, wykorzystując gotowy potencjał. Gdy przebywali razem, słuchali go niby z zaciekawieniem, ale to, jak komentowali, gdy myśleli, że nie słyszy, okazało się, że wcale nie lubią go słuchać. Niektórzy wręcz nie mogli go ścierpieć. Tylko jeden z nich się wyróżniał. Był wprawdzie najmniej zdolny, ale naprawdę lubił słuchać tego, co on mówi. I chociaż nie był poważnie brany przez konkurencję jako kandydat, to właśnie on został następcą. Taka historia wyświetliła mi się w głowie, gdy czytałem i rozmyślałem fragment Ewangelii Jana, który poznamy dzisiaj. Przeczytajmy pierwszą jego część. Rzekł więc do nich Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Gdy Jezus mówił, przemawiał, wielu ludzi w Niego uwierzyło, takie można było odnieść wrażenie, jak w naszym scenariuszu o człowieku, który szukał następców, wielu robiło dobre wrażenie, ale wtedy Jezus powiedział rzecz zaskakującą. Wers 31. Jeżeli zrobicie to, a to, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Wychodzi na to, że póki co, na razie, nie są prawdziwymi uczniami. Wielu ludzi w Niego uwierzyło, ale wychodzi na to, że raczej robili takie wrażenie tylko, tak im się zdawało. Czasami człowiekowi coś się wydaje o sobie samym, a później okazuje się, że niekoniecznie tak jest. Tamci ludzie myśleli o sobie, że uwierzyli. Ale Jezus mówi o nich rzecz zaskakującą. Wers 28. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, inaczej mówiąc, kiedy Go ukrzyżujecie, zabijecie. Jaka więc była prawda o niektórych ludziach, którzy wtedy słuchali Jezusa i uwierzyli? Tak im się tylko wydawało. Wkrótce zabiją tego, który jest Bogiem, tego, w którego niby uwierzyli. Myśleli o sobie, że stoją po stronie Boga? Takie robili wrażenie, tak myśleli o sobie. Ale ile to było warte? Nie było warte funta kłaków, jak to się mówi. Ciekawe, prawda? Że można mieć o sobie mniemanie, jakoś widzieć siebie, ale może to nie być warte funta kłaków. Dlaczego tamci ludzie, o których dzisiaj czytamy, myśleli o sobie pozytywnie, że są wierzący? Ponieważ na zewnątrz, patrząc na swoje zachowania, na to, co mówią, robili takie wrażenie i byli zadowoleni z siebie. Dlaczego to jest możliwe? Ponieważ człowiekowi stosunkowo łatwo jest oddać Bogu swoje zachowania, życie zewnętrzne, zwłaszcza to, co mówi, ale gdzie jest jego serce? Tak więc, gdy Jan pisze w wersie 30, że wielu ludzi uwierzyło w Jezusa, to była tylko zewnętrzna maniera, która absolutnie nie pokrywała się z tym, co działo się w ich sercach. To były tamte czasy, tamto środowisko. My patrzymy teraz na nasze czasy, na nasze środowisko, może trochę szerzej niż nasza wspólnota, chrześcijańskie wspólnoty, w których deklarujemy swoje nawrócenie do Chrystusa, deklarujemy pragnienie życia dla Niego, oddanie ludziom. I niektórzy czynią to bardzo gorliwie, jeśli chodzi o słowne deklaracje. Niektórym słowo kocham nie schodzi z ust. Wszystkich kochają i oczywiście Boga najbardziej, padają wielkie słowa. Także ktoś stojący obok, jakiś inny chrześcijanin, może poczuć się taki bardzo malutki, jeśli chodzi o kochanie Boga i ludzi, i zastanawia się, czy może z nim jest coś nie tak, bo tam ktoś tak bardzo kocha i nie ma prawie zdania, żeby nie kochał, a ty czujesz się jakoś tak zwyczajnie, powszednio. A tam ludzie tak bardzo kochają, w tamtej wspólnocie. A może tam jest to, czego szukam,
No w sumie tak, bo przecież w życiu chodzi o to, żeby kochać i być kochanym. I już chciałeś, czy chciałaś wejść na tą drogę wielkiej miłości, ale w tym momencie dopada ciebie Boże Słowo z pierwszego listu Jana 3. Popatrzmy, co tam jest napisane. Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Widocznie już w tamtych czasach w chrześcijańskich wspólnotach był problem, że niektórzy dużo mówili, że kochają, wypowiadali wielkie słowa, ale w wyostrzonym spojrzeniu liderów, w tym przypadku samego apostoła Jana, jednego z trzech najbliższych uczniów Jezusa, coś w tym zgrzytało, coś było nie tak. Kochanie słowem i językiem. Ludzie bardzo zadowoleni z siebie, ale w sercu było jednak coś nie tak. Co było nie tak? Jest to problem, który wielu liderów chrześcijańskich nazywa dzisiaj legalizmem. Chociaż słowa legalizm nie ma w Biblii, to zostało ono przyjęte jako hasło oznaczające pewien problem w Kościele. Jak bardzo jest to problem aktualny? Parę dni temu chciałem coś sprawdzić, jak pewna fraza z jednego z psalmów jest przetłumaczona w wiodących tłumaczeniach Biblii w języku angielskim. Otworzyłem odpowiednie narzędzie online. I co widzę na boku jako reklamę kątem oka? Artykuł, którego tytuł tłumacząc na nasze brzmiał: czym jest legalizm i dlaczego jest niebezpieczny dla wiary? A później małe rozszerzenie, że ten problem towarzyszy nam od momentu, gdy szatan przekonał Ewę, że jest jeszcze inna droga niż Boża, i że legalizm jest czymś, co rozrywa chrześcijańskie wspólnoty na kawałki. Mocna reklama. Dalej nie czytałem, bo raczej wiem, co tam jest. Wiem, co to jest legalizm. Temat jest znany. Wśród tematycznych studiów biblijnych w naszej wspólnocie jest również temat legalizmu. Czym on jest? Czym jest legalizm? Jest drogą na skróty. Normalna ścieżka rozwoju chrześcijanina jest taka. Czyta w Biblii o jakiejś normie życia chrześcijańskiego, na przykład kochaj, i oczekuje, że Duch Święty wskaże mu, jaki jest stan jego serca w tym temacie, jakie są braki. Widzi te braki i ufa Bogu, że przemieni jego serce. I pewnego pięknego dnia odkrywa, że Bóg to zrobił, przemienił jego serce. Jest trochę zaskoczony tym, co popłynęło z jego serca, w tym przypadku miłością. Przemiana zaczyna się od serca, a za tym pójdzie życie. Dlatego prawdziwi duchowi liderzy, znający tą zasadę, działają bardzo starannie. Nie uważają tego za jakikolwiek sukces, że ktoś zmieni swoje zachowanie. Że na przykład nie mówił, że kocha, a teraz mówi, że kocha. Interesuje ich serce. Dopiero przemiana w sercu jest czymś wartościowym. Ona później tam wyraża się czynem. Legalizm jest drogą na skróty. W Biblii jest napisane: kochaj, więc będę wszystkich kochał. Patrzę na siebie w końcu przez pryzmat Biblii i wszystkich kocham. Na pytanie, czy kochasz, odpowiedź: no oczywiście, że kocham, bo przecież w Biblii jest napisane, że trzeba kochać. Ale jak kocha? Słowem i językiem. Wykonanie Bożego Słowa, ale nie przez serce, nie przez przemianę serca, jako owoc ducha,
lecz jako własne wykonanie nakazu. Jestem takim mówcą, że bez kartki ani róż. Następuje pomylenie wiary z emocjami, bo żeby to się dobrze udawało, potrzebne są pewne pozytywne emocje, potrzebne jest utrzymywanie się w pewnym, na pewnym poziomie emocji, no i służy temu nawoływanie nauczycieli, którzy idą na skróty, w parę minut rozwiązują problem, pokonują dystans i uczą kochać, niestety, słowem i językiem. Tak naprawdę uczą wmawiać sobie, że wszystkich kochasz. Do tego zaczytywanie się Biblią, ale niestety nie w sposób, dla którego została stworzona, lecz jako taki motywator, że wszystkich kochasz. A ponieważ oddanie Bogu życia zewnętrznego nie jest zbyt trudne, stosunkowo łatwo jest poddać Bogu swoje zachowania, a zwłaszcza słowne deklaracje, to co mówimy. No bo ile trudności jest w tym, żeby ciągle mówić ludziom, że ich kochamy, czy im błogosławimy. Wysiłek stosunkowo niewielki, stosunkowo łatwo utrzymać ludzi no, w takim sukcesie. Sukces gotowy. Kochasz ludzi, chrześcijaninie? No tak, wszystkich kocham, co chwilę im to mówię. I wtedy człowiek myśli, że właśnie znalazł to, czego szukał, osiągnął upragniony cel, nareszcie w pełni realizuje się jako chrześcijanin, naśladowca Chrystusa, wszystkich kocha, no i może być zadowolony. Ale prawda jest taka, że w ten sposób tylko przykrywa całą prawdę o sobie, o swoim sercu. Myśli o sobie, że jest okej. Tymczasem jaka jest prawda o człowieku, który tą drogą idzie? Tak naprawdę nawet nie trzeba być chrześcijaninem, żeby w ten sposób kochać ludzi słowem i językiem. Nie trzeba mocy Boga, by przemieniała serce. Ale oczywiście chrześcijaństwo jest piękną otoczką dla takiej drogi, więc dlaczego nie? Duch Święty jest atrakcyjnym hasłem, w które to wszystko można ubrać. Najlepiej nazwać swoje emocje działaniem Ducha Świętego. I jak spotka się paru takich ludzi, którzy w ten sposób myślą, stworzą środowisko, może ono być bardzo atrakcyjne, można tam doznawać wielkiej zachęty, bo oto nagle wszyscy wszystkich kochają, wszyscy o wszystkich się troszczą i prawda o sercu człowieka może tam bardzo dobrze się ukryć. To jest jeden z dzisiejszych odpowiedników sytuacji, o której czytamy dzisiaj w kolejnym odcinku Ewangelii Jana. Jezus rozmawia z ludźmi, którzy myśleli o sobie, że jest z nimi wszystko w porządku, bo mówią, że są wierzącymi, uczniami Chrystusa. Ale wtedy właśnie powiedział do nich to, co jest w tym wersie 31 jeszcze raz. Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami. Co jednak jest potrzebne, żeby być prawdziwym uczniem Chrystusa? Trzeba trwać w nauce, to znaczy inaczej, chcieć się uczyć, pragnąć poznać prawdę o sobie, poznać diagnozę, poznać stan swojego serca, i ufać, że Bóg to zmieni. Zamiast przykrywać problemy powierzchownym gadulstwem, że u mnie wszystko w porządku, nie mam żadnych problemów, wszystkich kocham, trzeba z tego gadulstwa zrezygnować
i pozwolić na diagnozę. Czy ludzie, z którymi Jezus wtedy rozmawiał, pozwolą na to, na diagnozę, by Jezus wyświetlił prawdę o ich sercach? Czy raczej dalej będą przykrywać swoje problemy pozytywnym gadulstwem, jak to u nich wszystko w porządku i jak wszystkich kochają? Przeczytajmy drugą część dzisiejszego odcinka. Jezus mówi do nich takie słowa. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Jezus stawia tamtym ludziom diagnozę. Potrzebujecie wyzwolenia, potrzebujecie uwolnienia. Jesteście w sercach niewolnikami. Jak tamci ludzie zareagowali? Znowu włączają pozytywną gadkę. Jesteśmy potomstwem Abrahama, jesteśmy wierzący. Abraham naszym wzorem. O, jak bardzo wierzymy. Nie ma zgody na diagnozę, raczej oburzenie. I przykrywanie wszystkiego, przykrywanie problemu słowem i językiem. A być uczniem to nie gadać. Co jest za gadanie na lekcji, tak? Uporczywe. Być uczniem to chcieć się uczyć. Być gotowym uznać prawdy, które słyszę, przede wszystkim o sobie. Jezus mówi, macie problem. W swoich sercach jesteście jeszcze niewolnikami. Potrzebujecie pomocy. A oni? Nie potrzebujemy. Z nami wszystko w porządku. Ufamy, wierzymy, kochamy, pragniemy. O, jak wszystkich bardzo kochamy. Ale za parę tygodni go zabiją. Tak go kochają. Więc Jezus nie daje za wygraną. I wers 34. Jeszcze raz symptomy. Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Fakty mówią coś innego. Nie ma co uciekać od problemu, trzeba go się do niego przyznać i go rozwiązać. Sprawa jest bardzo poważna. I tu ciekawa sprawa. Przymus ulegania złym skłonnościom może być symptomem czegoś bardzo poważnego. Jezus mówi w wersie 35, niewolnik nie przebywa w domu na zawsze. Jeżeli jesteście jeszcze niewolnikami, to nie jesteście domownikami. Może być tak, że wasz związek z Bogiem jeszcze nie istnieje. Trzeba dopiero stać się dzieckiem Boga, by mieć taki pewny, wieczny związek z Nim. Gra idzie o najwyższą stawkę. Nie ma zabawy. Nie przykrywajcie swoich problemów pozytywnym nakręcaniem się. Jacy to jesteście wspaniali. Wszystko przykryte kołderką pięknych deklaracji, gestów. Człowiekowi jest stosunkowo łatwo poddać Bogu życie zewnętrzne, swoje zachowania, a zwłaszcza to, co mówi. Ale Bóg patrzy na serce. I oni potrzebują tego, o czym Jezus mówi w 36. Jeżeli Syn was wyzwoli, potrzebują być wyzwoleni. Oni akurat potrzebują, by powstał związek z Bogiem. Jednak posłuchali. O tym jest już poza naszym fragmentem, który poznamy dalszą jego część przy innej okazji, ale tam dalej w Ewangelii Jana co odpowiedzą?
Ojcem naszym jest Abraham. Czyli dalej pozytywna gadka, nakręcanie się. To wszystko znalazło się w Biblii, również ten fragment, po to, by być dla nas, by było dla nas przestrogą, takim antywzorem, którego lepiej nie naśladować. Legalizm, chodzenie na skróty, czytanie w Biblii poleceń i od razu przejście do wykonania, bez przejścia przez serce. Szybkie efekty, niestety dla Boga bezwartościowe. Do kompletnego obrazu problemu trzeba dodać jeszcze jedną rzecz. Takie kochanie ludzi przez nauczenie się właśnie kochania słowem i językiem, takie właśnie ciągłe podkreślanie, że jak to wszystkich kochamy, niesie ze sobą też aspekt oskarżający. Zobaczcie, jak my kochamy, a wy? Kiepsko z wami. Czemu jesteś taki obojętny na ludzi? Zobacz, jak ja kocham. Brak ci miłości. O, zdarzył ci się konflikt. Pokłóciłeś się z kimś. Coś ciebie za chrześcijanin, co konfliktuje się z ludźmi. Oj, kiepsko z waszą wspólnotą. Zobaczcie, jak można się kochać. Aspekt oskarżający. A gdzie zaczęło się oskarżanie? Już w raju, tak? Szatan mówi do Ewy, zobaczmy, Księga Rodzaju 3. Szatan mówi tak o Bogu. Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Co szatan sugeruje o Bogu Ewie? Zobacz, Bóg ci stawia ograniczenia. On ci pewnych rzeczy żałuje. On się boi, że będziesz taka jak on. Nie szuka twojego dobra. Ja szukam twojego dobra. Zobacz, ja ciebie nie ograniczam. Będziesz znała, poznasz, zdobędziesz wiedzę. Chodź do mnie, ze mną będzie ci lepiej. A Bóg, on tylko dba o swoje cele. A mi zależy na twoim dobru, żebyś poznała prawdę. Chodź za mną. I poszła. Ujęte w gładkie słówka oskarżanie Boga, że ogranicza i szuka dobra tylko dla siebie, że chce zabrać człowiekowi to, co go cieszy. Gładkie słowa, bo ostrzejsze, na ostrzejsze pewnie Ewa nie dałaby się nabrać. Ale zobaczmy, co o szatanie jest napisane zupełnie po drugiej stronie Bożego Słowa w Księdze Apokalipsy, rozdział 12. Oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Podstawowe działanie szatana – oskarżanie, wzbudzanie poczucia winy, ale nie w tą stronę, co trzeba. Gdy więc spotykamy się z zakamuflowanym oskarżaniem, że tak mało kochamy, że w tej wspólnocie jest tyle nieporozumień, tyle obojętności, chociaż może tak nie być, ale za takimi słowami, zobaczcie, jak my was wszystkich kochamy, stoi oskarżenie, tak? Zobaczcie, jak z wami kiepsko. Nie dajmy się na to nabrać, kiedy ktoś przyjdzie i powie, tu w waszej wspólnocie mało miłości, mało troski, a zobaczcie, jak u nas, jak się kocha ludzi, tak? U nas się w każdym zdaniu kocha ludzi. Nie dajmy się na to nabrać, miejmy duchowy wzrok otwarty. Bogu nie zależy na naszych słownych deklaracjach. One są dla Niego nic nie warte. Więc na oskarżenia typu dlaczego u was tak mało miłości i czy w ogóle jesteście prawdziwym kościołem, chodźcie do nas wszyscy, u nas jest prawdziwa miłość,
Odpowiedź na takie oskarżenia będzie równie ostra. Judasz wydał Jezusa pocałunkiem, pokazując, jak bardzo go kocha. Czy my też mamy w podobny sposób siebie całować? Judasz też bardzo kochał Jezusa w deklaracjach. Nawet go pocałował w chwili, jak go wydawał. Dlatego norma dla Kościoła Jezusa Chrystusa jest zupełnie inna i właśnie czytaliśmy ją w pierwszym liście Jana. Jeszcze raz popatrzmy. 3 rozdział. Dzieci, nie kochajmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą. A więc w naszej wspólnocie nie będziemy zajmowali się gadulstwem na temat miłości. Nie będziemy wszystkim mówili ciągle, jak ich kochamy. Głównie dlatego, że to zaciemnia obraz rzeczywistości, zaciemnia prawdę. 100 razy lepszy jest obraz realistyczny. 100 razy wolę kogoś, kto ujawnia swoje braki w miłości i mówi: widzę, że brakuje mi miłości do ludzi. Niż kogoś, kto ciągle mnie zapewnia, że wszystkich kocha. Czy kocham? No wiadomo, że kocham. Przecież w Biblii jest napisane, że chrześcijanin kocha, więc kochamy wszystkich. Czy o to chodzi w chrześcijańskiej wspólnocie? To tak, jakbyśmy przy przyjęciu do szpitala zobowiązywali się, że zawsze będziemy mówili, że wszystko w porządku. A pan na jaki oddział? Wewnętrzny. Ale bardzo proszę tu podpisać takie oświadczenie, że na każde pytanie zadane przez lekarzy odpowie pan: w porządku, u mnie jest wszystko dobrze, cieszę się. Niektórzy ludzie myślą, że odkryli formułę idealnego kościoła, coś, z czym poprzednicy nie mogli sobie poradzić, sposób na ludzką obojętność czy nienawiść, przez mówienie sobie, jak bardzo się kochamy, jak bardzo się przepraszamy. Trochę jak w programie Wybacz Mi, tak? Był kiedyś taki program. Niech każdy przyniesie ze sobą bombonierkę i będziemy się nawzajem przepraszać. Więc od następnej niedzieli proszę, każdy niech przynosi bombonierkę. I będę zawsze zaczynał w ten sposób, jak bardzo się wszyscy kochamy, jak bardzo sobie wybaczamy. Podejdź teraz do kogoś, z kim masz jakieś napięcia. No jak nie masz, to na pewno kogoś znajdziesz. I razem zaśpiewajmy hymn Wybacz Mi i wręczymy te bombonierki. Czy wam też się zrobiło niedobrze na tą myśl, jak mnie? Ale jest też drugie niebezpieczeństwo, że owszem, nie będziemy w ogóle mówili do siebie, że się kochamy, o miłości, ale nie zrobimy też tej drugiej części Bożego polecenia, gdzie jest powiedziane: nie, nie, kochajcie się, ale nie słowami, ale czynem i prawdą. Potrzebujemy jednak wykonać tą drugą część, zainteresować się prawdą. I to właśnie dzieje się zawsze w takiej chwili, kiedy ktoś mówi: Bóg pokazał mi, jak mało mam miłości do ludzi, jak mi jest wszystko obojętne. To jest dobra wiadomość, bo oto udało się zobaczyć diagnozę. Ktoś z was powiedział mi jakiś czas temu: Bóg pokazał mi, że nie mam miłości w sercu do ludzi. Trudno mi ich kochać. Jak mogę ich kochać, skoro oni są tacy trudni? Ten ktoś nie wiedział, ktoś z was, że była to dla mnie najlepsza wiadomość miesiąca, albo nawet szerzej. Diagnoza postawiona. Powiedziałem wtedy: ufaj Bogu. On ci ujawnia to po to, byś zaufał, że przemieni twoje serce.
I pewnego pięknego dnia popłynie z twojego serca miłość do ludzi, miłość, która ciebie zaskoczy, która będzie dziełem Boga w twoim sercu. Chyba o to chodzi w Kościele. Kwintesencja Kościoła. Albo innym razem ktoś z was, nie powiem, w którym rzędzie teraz siedzi, przychodzi do mnie i mówi: zawsze mi się wydawało, że tak bardzo mi zależy na ludziach, żeby poznali Ewangelię, że zrobiłbym wszystko, żeby im pomóc. Ale ostatnio Bóg dał mi okazję, bym się o kogoś zatroszczył i nagle zobaczyłem, jak trudno mi się poświęcić, jak mało ich kocham. To była najlepsza wiadomość dnia dla mnie. Oto ktoś urósł, zobaczył prawdę, zobaczył swój stan. Ufajmy Bogu, że przemieni jego serce. Bóg to zrobi, bo Bóg się tym zajmuje. Potrzebujemy mu tylko na to pozwolić. Najpierw przyznać, że mamy problem i pewnego dnia będzie dalszy wzrost. Autentyk. Może jesteś osobą, tak mówię, jak mówca, tak? Mówca motywacyjny. Może jesteś osobą, nie chodzi mi o jakiś efekt, nie. Chodzi mi o fakty. Może jesteś osobą zniechęconą, tak? Może brakuje ci miłości do ludzi, motywacji, nic się nie chce. Jak najlepiej na to spojrzeć? Tak naprawdę jesteś o krok dalej niż wtedy, gdy byłeś zadowolony z siebie, czy zadowolona. I strasznie kochałeś ludzi, wszystko ci się chciało. Wtedy ci się tak wydawało, a Bóg właśnie pokazał prawdę. To dobra wiadomość. Teraz możesz zaufać Bogu. I pewnego dnia zobaczysz, jak Bóg rozwiązał problem, gdy coś nowego wypłynie z twojego serca. Autentyczna miłość i pragnienie, by wyrazić ją czynem, bez wielkich słów, które raczej zaciemniają sprawę. I doświadczysz wielkiej przyjemności, że coś naprawdę się w tobie zmieniło, że Bóg to zrobił. Pragnienie oddania Bogu, ludziom, nowa motywacja poświęcenia się, to zdecydowanie lepsze niż wmawianie sobie czegoś. To, czego najbardziej potrzebujemy, to prawdy o sobie, byśmy mogli dalej rosnąć. A więc najważniejsza myśl dzisiaj w tym fragmencie Ewangelii Jana, może ta: zmień postawę. Może jesteś wyjątkowo zniechęcony, zniechęcona. Może czujesz się wypalony, wypalona i z zazdrością patrzysz na ludzi, którzy wydają się nie mieć żadnych problemów. Może jesteś zawiedziony swoim chrześcijaństwem, bo oto ujawniają się cechy charakteru, których miałeś już nadzieję nigdy nie zobaczyć, że ciebie już nigdy nie dopadną. No i to totalne zniechęcenie. Trzeba zmienić myślenie. To nie jest negatywne. Jesteś krok do przodu w stosunku do czasu, kiedy wszystko było w porządku. Kiedy wszystko się chciało, wszystkich kochałeś. Jesteś krok do przodu, bo oto dotarła diagnoza. W leczeniu chyba o to chodzi. Podziękuj za to Bogu i zaufaj, że przemieni twoje serce, da wzrost twojej wierze. No, gdy to zrobi, dobre rzeczy popłyną z serca. I nie będą wynikiem oszukiwania siebie, lecz będą autentycznym działaniem Boga. To będzie autentyk. Powracając do naszego scenariusza, bo no, niektórzy może na początku nie słyszeli, ale piszemy wspólnie scenariusz. No, czy nie myślicie, że jeszcze jakiś mały epizodzik by się przydał do tego scenariusza?
Może w ten sposób. Nasz główny bohater nadal pozostawał incognito. Wprawdzie następca został już wybrany, no ale przydałoby się więcej ludzi, zespół. Więc postanowił zrobić coś, co mogłoby pomóc. Wygłosił mowę, w której mówił o wartościach stojących za tym wspólnym ich dziełem. Otrzymał wielkie brawa, ale nie o taką reakcję mu chodziło. Jednak tego dnia zdarzyło się coś jeszcze. Gdy siedział w swoim gabinecie, rozległo się pukanie do drzwi. W drzwiach stanął jeden z najzdolniejszych ludzi. Przyszedł i po chwili zaczął mówić. Chciałbym się panu do czegoś przyznać. Niedawno spotkaliśmy się w pewnym gronie z naszej firmy i zeszło na temat pańskiego wyboru, jakiego pan dokonał, wybierając następcę. Byłem tym, który wyrażał swoje wielkie niezadowolenie z wyboru, jakiego pan dokonał. Nie było tam pana, więc nie mógł pan widzieć. Tu nasz bohater uśmiechnął się pod nosem, bo przecież tam był incognito i wszystko widział. Tym bardziej był ciekaw, co usłyszy. Przybysz kontynuował. Ale gdy dzisiaj pan mówił o wartościach, o które wspólnie walczymy, pomyślałem sobie, że jednak przyjdę do pana i powiem, że dobrze pan zrobił, wybierając tamtego jako następcę. I chciałbym prosić, aby pomimo przywar, jakie mam, że często wydaje mi się, że jestem najmądrzejszy na świecie, jeżeli może być jakiś użytek ze mnie w tym zespole, który pan tworzy, chciałbym dalej w nim być, uczyć się, czy może pan mi pomóc. Nasz bohater był bardzo zadowolony z tego dnia. Wizja zespołu nabierała rumieńców. No, musimy jeszcze nad tym scenariuszem popracować. Wszelkie uwagi mile widziane, ciąg dalszy wkrótce. A teraz co przed nami? No, mówić innym, że ich kochamy, to może nie wypada, ale na pewno będzie w tym wiele życzliwości.